na rozpoczęcie sezonu, wiosna, ciepło, ja jako tako wyzdrowiałem, no to pora opitolić jakąś chałupę. O, ja cię sunę. Jestem bogaty, mogę całą waszą wieś kupić. Z 41 rok, z czasów okupacji pieniądze. Troska o prostego człowieka, o zwykłym, ale jakże czułym sercu. Troska o lepsze jego życie, o lepszy jego los i przyszłość jest sprawą najświętszą. Na obrazie widnieje Bolesław Bierut, pierwszy i jedyny prezydent Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Był przedwojennym ideowym komunistą. Dzięki odsiadce w więzieniu za szpiegostwo na rzecz ZSRR uniknął śmierci z rąk NKWD w Wielkiej Czystce. Przetrwał jako jeden z niewielu z komunistycznej partii Polski i pod koniec wojny wrócił do kraju wprowadzać nowy ustrój. Objął władzę na czele Państwowego Komitetu Wyzwolenia Narodowego,
ten marionetkowy rząd miał podporządkować Polskę Związkowi Radzieckiemu. 5 lutego 1947 roku został wybrany w sfałszowanych wyborach na stanowisko prezydenta Polski. 5 lat później ten reliktowy urząd zlikwidowano jako burżuazyjny przeżytek. Gdy był prezydentem i później premierem, z jego rozkazu pozbawiono majątku, aresztowano, a także rozstrzelano około 100 tysięcy Polaków. Propaganda komunistyczna zrobiła z niego zbawcę i modernizatora zacofanej Polski. Czerwoną wersję Kazimierza Wielkiego. Do zebranych przemówił prezydent Wielki. Obywatele, zjechaliście z całej Polski, aby radzić o sprawach wsi. Realnie był tylko cieniem innego człowieka. I ten człowiek dzisiaj jest chorążym sztandaru pokoju, chorążym sztandaru życia, chorążym sztandaru szczęścia całej ludzkości. Spadła na nas ta żałobna wieść. 12 marca wieczorem w Moskwie zmarł po ciężkiej chorobie towarzysz Bolesław Bierut, pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Gdy umarł Stalin, zniknęły także jego cienie. Bierut zmarł w Moskwie 12 marca 1956 roku. Kilkanaście dni po wygłoszeniu przez Chruszczowa referatu o kulcie jednostki i jej następstwach. Cień, nikomu już niepotrzebny, poszedł za swym panem do grobu. Zapinanie. To jest z lewej strony blachy, z prawej. Znaczy od twojej lewej to jest blacha, z tej strony. No jest blaszka. Się łapie. No ale jest zbyt śliskie, żeby to wyciągnąć. Czekaj, ja pomacam. Nie, bo w wodzie to wiesz, nie ma tych swoich. Jak wyciągniesz go, to już. Zwiększa opór. Tak, zwiększa masę, że jest. Drzwi to są ty, tam klamkę widzę. Od lodówki! Drzwi od lodówki! Jakieś drzwi, nie? Ty, ale ich nie wyszarpiemy. Nie, to jest za ciężkie. Dobra, to jest... ty wiesz co, dajemy sobie spokój, ale...